Ostatnio mówi się głośno o sukcesie Polaka Rafała Zawieruchy, który zagra u Quentina Tarantino. Jak pan uważa, że to będzie jego osobisty sukces, czy może wpłynie na polską kinematografię? Ja myślę, że to jest bardziej jego osobisty sukces. I zobaczymy się, jak ta rola będzie duża, no bo to, że on gra Polańskiego, to wcale nie oznacza, że w filmie Tarantino ta rola będzie rozbudowana. Życzę oczywiście jak największej roli, tak samo jak życzę, nie wiem, Tomaszowi Kotowi, żeby spożytkował Zimną Wojnę i wybił się na Zachodzie. Znaczy w ogóle się cieszę zawsze, jak jakikolwiek Polak w każdej dziedzinie, tylko w dziedzinie filmu, osiąga sukces. Z filmem jest to specyficznie, że bardzo często słyszymy, jak różni aktorzy powiadają, czego to tam nie zrobili, czy nie zrobią na Zachodzie, a potem się okazuje, że to jest guzik, prawda. Zawierucha akurat nic nie mówił, a robi, więc trzymam kciuki.